Poniedziałek, 16 marca, Maciej Orłysz, zapraszam na TeleExpress. Boże, co za suchar, nie na TeleExpress, na program pod tytułem Biznes, Pasja, Motoryzacja. Porozmawiam sobie z moim znakomitym kolegą Darkiem Olejnikiem. Już się cieszę. No, cześć wszystkim, Biznes, Pasja, Motoryzacja. Jak już powiedział Maciek, rozmawiamy. Maćku, dzisiaj rozmawiamy o Tobie, tak naprawdę o Twoim biznesie. O biznesie, pasji i motoryzacji, a nie o mnie. Nie, to dzisiaj rozmawiamy o Tobie, ale o Twoim biznesie. Mhm. Wszyscy Cię znamy, wiadomo skąd. Można myśli telewizję. Smurfy. Big Brother. Okay. Big Brother i tym podobne, tak. Wszyscy znamy Cię z telewizji, ale czym tak naprawdę zajmuje się Maciek Orłysz dzisiaj? Prowadzę działalność gospodarczą. Prowadzę szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, szeroko ujmując temat, bo one są w różny sposób formatowane. Prowadzę eventy, czyli jestem zawodowym konferencjerem, nazwijmy rzeczy po imieniu. Prawda. Nagrywam różnego rodzaju inne programy, jestem zaangażowany w różne projekty, na przykład w projekt taki proekologiczny, mówiąc ogólnie, Ty Śmieciu, który realizuję wspólnie z firmą EkoCyk. No i rozwijam swoje media społecznościowe, prowadzę kanał na YouTubie, a to jest dla mnie bardzo ważne. Okej. Widzieliśmy, bo ja oglądam Twoje programy właśnie, Ty Śmieciu. O, coś nam powiedział samochód. Generalnie widziałem Twoje te programy. Jak Ty wdrażasz te zmiany ekologiczne u siebie w życiu? Bo to mnie akurat interesuje. Samochód nas pyta, co chcesz zrobić? No dobra, ja może mu odpowiem. Chcę w spokoju porozmawiać z Darkiem Olejnikiem. Czy to jest możliwe? Niestety, nie możesz obecnie wybrać muzyki. Okej. Niestety, dobra. Nie możesz obecnie wybrać muzyki. Dobrze, Skoda cicho. Dziękuję za muzykę. Tak. Mhm. Maciek, jak przekładasz te elementy, te ideologii ekologicznej, w którą wierzysz ewidentnie, skoro angażujesz się, na Twoje prywatne życie? U mnie się dużo zmieniło w prywatnym życiu, jeśli o to chodzi. Na przykład nauczyłem się segregować śmieci, czego jeszcze, nie wiem, półtora roku temu właściwie nie robiłem, nie potrafiłem tego. I to jest bardzo ważne. Nauczyłem się wiedzieć, kiedy jest smog i wtedy wrzucam w moim samochodzie, jeśli przejeżdżam przez taką miejscowość, tryb, wiesz, wewnętrznego przepływu powietrza. I przestaję wtedy czuć ten smród, nazwijmy to w ten sposób. Nie wiem, na ile to chroni moje zdrowie, no ale próbuję. I tak dalej, i tak dalej. No, wiele mnie nauczyła współpraca z Katarzyną Michniewską i z firmą EkoCykl, jeśli chodzi o działania różnego rodzaju proekologiczne. Myśmy się nawet przebadali na obecność substancji szkodliwych w organizmie. Zrobiliśmy taki test, nasze próbki zostały pobrane i później przez pół roku staraliśmy się używać jak najmniej, ograniczyć w jak największym stopniu kontakt z plastikiem, z różnymi tworzywami, z dużą zawartością złej chemii, powiedzmy sobie jasno. Mówię tutaj zarówno o artykułach spożywczych, jak i artykułach kosmetycznych, czyli staraliśmy się mieć jak najmniej do czynienia z tym. I to mnie też dużo nauczyło i pewne nawyki wdrożyłem i mimo, że eksperyment się zakończył, to ja już mam, wiesz, żyję nieco inaczej. Mhm. Nawet idę w stronę ograniczenia spożycia mięsa. Nie, no naprawdę. To widać na pokładzie, ja już od ponad roku. Tak? Ale w ogóle? Praktycznie w ogóle. Ale... No dobra, ja troszeczkę oszukuję, ja to czasami zjem, żona w ogóle praktycznie, dzieci coraz mniej. Mhm. Też to wierzymy. Ale jesz jajka? No tak. No, a, nie mówię. Jesteś wegetarianinem. No, poszedłbym w tym kierunku. Mhm. Maciek, a jeżeli chodzi o kwestię motoryzacji, jak oceniasz w ogóle elektromobilność? Bo to jest ciekawy wątek. Że to jest bardzo ciekawy wątek, choć nie ukrywajmy, nieco kontrowersyjny. W takim sensie, że do końca nie jest ustalone, czy to jest właściwy kierunek, czy nie. No ale zostawmy to na boku. To jest, no, dla mnie to jest niesamowita sytuacja, kiedy mogę sobie włączyć taki tryb elektryczny, jadąc w mieście i wtedy jadę w ciszy i mam takie poczucie, ach, kurczę. Nie truję, nie zwiększam smogu, no nie dokładam się do tej emisji
CO2 i tak dalej. Ale myślisz, że to jest generalnie przyszłość motoryzacji, elektromobilność? Rozumiem, czy nigdy nie znikną diesle i benzyna? Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze gdybyśmy rozmawiali rok temu, to bym powiedział, tak, absolutnie, to jest przyszłość. Myślę, że to jest przyszłość pod warunkiem, że ludzie poradzą sobie z takimi rzeczami, jak utylizacja akumulatorów w samochodach elektrycznych. No a w ogóle to skąd bierzemy tę energię? No bo w Polsce... No z węgla. No właśnie. Więc... No, z węgla, oczywiście, że tak. No więc jest to trochę złożone, ale jeżeli sobie poradzimy z tymi sprawami, no to myślę, że to jest przyszłość. Okej. A tak na sam koniec. Marzenie motoryzacyjne. Każdy facet je ma. Pytanie, czy zaliczasz się do grupy facetów mających marzenie motoryzacyjne? Samochód taki od zawsze, który ci się marzył. Czym byś chciał jeździć? Nawet jeżeli miałaby to być V8, no wiesz. Jasne. To znaczy, ja lubię duże samochody, lubię samochody z napędem na 4 koła, lubię samochody podwyższone, krótko mówiąc, lubię SUVy. Lubię duże SUVy. I tutaj możemy sobie, jeśli chodzi o marki, to sobie parę włożyć do tej, okay, do tego pudełka z tymi moimi marzeniami i one wszystkie będą... Okej, okay, czyli samochód SUV z napędem na 4 i z jakimś ciekawym silnikiem. Tak, z ciekawym silnikiem, bardzo proszę. Bo ty dużo podróżujesz, prawda? Bardzo dużo. Wiesz co, stwierdziłem niedawno, że podróżuję jak szalony w ogóle, jak szalony. No. No teraz jesteśmy w czasie niezwykłym, czyli mamy no, czas ograniczeń już tego rodzaju związany z koronawirusem, więc teraz jak wiadomo mniej podróżuję, ale tak w ogóle wciąż będę podróżował, czyli to jest dla mnie bardzo ważne. No dobra, Maćku, słuchaj, jeżdżę. To my ci życzymy szerokiej drogi i co, i lecimy do domu chyba na kwarantannę. Nie, no co by nie było. Wiesz, no. Rząd mówi o tym, że żeby nie gromadzić się w liczbie większej niż 50 osób. Nam jeszcze daleko do 50 osób jesteśmy my dwa i no jeszcze jest Patryk, no ale zatem spokojnie, zatem nie chuchamy na siebie, nie jesteśmy przeziębieni. Okej, okay, Maćku, to bardzo ci dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja dziękuję. Życzę szerokości. No i co, widzimy się już pewnie za niedługo. Gdzieś kiedyś. Mam nadzieję, na trasie, jak to się mówi. Na trasie. Na szlaku. Szerokości w takim razie. Trzymajcie się. Hej, cześć.